Gmina Streszowa realizuje projekt Słowacko-Polski Uniwersytet Wiejski współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidu. Inkubator kuchenny w Zakrzowie to miejsce przeznaczone dla drobnych producentów produktów rolnych, dla rolników i sadowników, którzy mogą przygotowywać w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu pomieszczeniach swoje produkty. Inkubator oferuje wynajęcie na godziny pomieszczeń oraz wyposażenia kuchni, a także doradztwo i szkolenie personelu inkubatora. W całym województwie małopolskim mamy dużo małych ekologicznych przydomowych sadów, w których plony często się marnują. Aby tak się nie działo, potrzebne jest częściowe przetworzenie owoców zarówno z tych sadów ekologicznych, jak i konwencjonalnych. Inkubator kuchenny to inicjatywa podjęta przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa w ramach projektu realizowanego ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Głównym partnerem fundacji zaangażowanym w to duże przedsięwzięcie jest lokalna grupa działania Gościniec Czterech Żywiołów. Inkubator, będący pierwszym tego typu obiektem w Polsce, powstał w Zakrzowie. Najważniejszą jego częścią jest kuchnia wyposażona w urządzenia dużej gastronomii oraz chłodnie. Pozwala to na prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej oraz szkoleniowo-doradczej z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii. Lokalni rolnicy, małe firmy i osoby oraz organizacje zainteresowane tego typu działalnością mogą skorzystać z inkubatora, wynajmując pomieszczenia i wyposażenie kuchni oraz chłodnię w celu wyrobu i przechowywania własnych produktów. Organizacje pracy, jak również spotkania dotyczące wykorzystania potencjału inkubatora odbywają się pod nadzorem wyszkolonego w tym celu personelu. Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie konsumentów, inkubator kuchenny, nazywany inkubatorem przetwórstwa lokalnego, umożliwia wykorzystanie nowych możliwości rynkowych dla rozwoju, promocji i sprzedaży żywnościowych produktów lokalnych w formule, która przyczynia się zarówno do poprawy jakości i standardu życia rolników i producentów żywności, jak i do promocji regionów, w którym mieszkają. W naszym województwie działa już kilka małych przetwórni soków owocowych. Działają także pojedyncze, mobilne tłocznie owoców wykonujące usługi dla rolników w tym zakresie. Jest ich jednak nadal zbyt mało w stosunku do potrzeb. Małe tłocznie powinny powstać w każdym powiecie, aby owoce z małych sadów wiejskich nie marnowały się, a przetwórnie takie wykonywały również usługi dla rolników. Uruchomienie przetwórstwa we własnym gospodarstwie pozwala na uzyskanie znacznie większej dochodowości oraz zagospodarowania pozyskanych w gospodarstwie produktów bez strat. Od lat wiele się mówiło, że rolnicy i osoby wytwarzające domowe przetwory mają problem z legalizacją działalności. Aby sprzedać swoje produkty, musieli założyć działalność gospodarczą. Ten stan rzeczy zmienił się po wprowadzeniu pojęcia rolniczy handel detaliczny, który daje możliwości sprzedaży swoich produktów rolnych i przetworów bez konieczności zakładania firmy, płacenia ZUS-u, płacenia VAT-u, opłacania podatku dochodowego PIT do kwoty 40 tysięcy złotych przychodu. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zdobywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także od dnia 1 stycznia 2019 roku na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce.
Produkcja ekologiczna pełni podwójną funkcję. Z jednej strony w odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów dostarcza na rynek produkty ekologiczne, a z drugiej strony przyczynia się do ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, jak również do rozwoju obszarów wiejskich. W systemie produkcji ekologicznej wyznaczony cel uzyskuje się poprzez przestrzeganie określonych metod postępowania. Są to bardzo szeroko i głęboko ingerujące w produkcję regulacje prawne zunifikowane na całym obszarze wspólnoty o charakterze dyrektyw i rozporządzeń. Nad ich przestrzeganiem czuwają jednostki certyfikujące, same też pozostają pod kontrolą krajowych służb inspekcji jakości. Obecnie w Polsce żywność ekologiczna staje się coraz bardziej popularna i poszukiwana. Ludzie coraz częściej podejmują działania, aby zabezpieczyć się przed chorobami nowotworowymi, alergiami i otyłością. Konsekwencją tych działań jest zainteresowanie ekożywnością. Rolnicy ekologiczni, nie mogąc korzystać z syntetycznych środków produkcji, poszukują takich roślin, które nie potrzebują dużej ochrony. Oprócz znanych owoców, takich jak jabłka, gruszki czy śliwki, uprawianych u nas na dużych powierzchniach, jest też możliwa i potrzebna uprawa roślin sadowniczych mniej znanych, często o bardzo dużej wartości zdrowotnej. Niezwykle ważną rolę w żywieniu człowieka pełnią owoce. Są one niezastąpionym źródłem witamin, składników mineralnych, błonnika oraz setek substancji biologicznie czynnych niezbędnych dla naszego zdrowia. Aby małe przetwórstwo o dużej różnorodności ekologicznych produktów, w tym owoców, mogło się szybko rozwijać, muszą powstawać ekologiczne plantacje roślin sadowniczych mało znanych. Mogą one zwiększyć dochodowość gospodarstw ekologicznych w Małopolsce. Do takiej szczególnej grupy gatunków roślin należą bez czarny. W medycynie ludowej z owoców bzu produkuje się soki, kompoty, konfitury, galaretki, dżemy czy wina, które wzmacniają naszą odporność w czasie zimy. Jagoda kamczacka. Dojrzałe owoce nadają się do bezpośredniego spożycia lub można z nich sporządzać soki, nalewki, wina, mrożonki i susze. Aronia czarna. Roślina ta nadaje się do przetwórstwa i dobrze znosi długotrwały transport. Owoce można suszyć, mrozić i przeznaczać na różne przetwory. Sporządza się z niej dżemy, powidła, galaretki, syropy, wina, nalewki i soki. Cennym i poszukiwanym produktem jest również susz z owoców. Rokitnik zwyczajny. W gospodarstwach domowych z jego owoców można robić dżemy, galaretki, soki, nalewki, wina i przetwory. Przechowywać go powinniśmy w ciemnym pomieszczeniu w niskiej temperaturze. Olej uzyskuje się z miąższu i z nasion rokitnika. Pigwowiec japoński. Owoce pigwowca doskonale nadają się na przetwory. Konfitury, galaretki, nalewki, marmolady i dżemy. Mają one niepowtarzalny i cytrynowy aromat. Inne polecane gatunki krzewów do upraw ekologicznych to pikwa pospolita, deryn jadalny, kalina koralowa, śliwa japońska, jeżyna bezkolcowa, dzika róża i malina. Mikroprojekt Słowacko-Polski Uniwersytet Wiejski został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.